Tak wygląda kartonik, trochę pognieciony. No okej, tak głupio trochę złapałem, ale nie poczułem nic. Trwa teraz odliczanie. Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kanale Nie Słodzę, z tej strony Maciej. Dzisiejszy film, nie ukrywam, że będzie trochę improwizacją, a to dlatego, że właśnie dotarła do mnie paczka prosto z Chin. To jest paczka z Chin, która, wyobraźcie sobie, zawierała dwa sensory marki Sibionix. Dokładnie są to sensory o nazwie GS1. To jest system CGM, którego prawdopodobnie większość z Was w ogóle nie kojarzy. No właśnie, o co chodzi? Sibionix to jest firma tak naprawdę młoda, bo oni powstali... Czekajcie. Według informacji na oficjalnej stronie Sibionix, to jest firma, która powstała bardzo niedawno, bo w 2015 roku. I to jest firma, która faktycznie pochodzi z Chin. No i zajmuje się badaniem i rozwojem urządzeń do ciągłego monitorowania glikemii i ich, nie wiem czy pierwszym produktem, ale tym, który obecnie jest na rynku, jest właśnie sensor GS1. I to jest firma, która otrzymała znak CE, czyli to jest oznaczenie wyrobu medycznego zaakceptowanego na terenie Europy. Otrzymali ten znak CE dopiero w 2023 roku. Więc od roku tak naprawdę są na europejskim rynku i stąd możecie w ogóle nie kojarzyć tej marki, no bo ona raczkuje i nie ma jeszcze w Polsce żadnego oficjalnego przedstawicielstwa żadnej firmy, więc nie ma też oficjalnej dystrybucji. Jednak nie jest to jakaś taka firma widmo, że takie nie wiadomo co i w ogóle co oni tam wymyślili, to pewnie nie działa, bo jest to firma, która pojawiła się w zeszłym roku na bardzo ważnych targach związanych z technologią w cukrzycy w Europie, we Florencji. Więc no to już nie jest jakieś takie, wiecie, enigmatyczne coś. No, umówmy się, to jest produkt, który pochodzi z Chin, a w Chinach produkuje się dużo ciekawych rzeczy, bardzo dużo sprzętu elektronicznego i również medycznego. Według producenta chyba ich liczba użytkowników przekroczyła już milion. I czego możemy spodziewać się właśnie po tym sensorze? Otóż, według opakowania, jest to sensor, który ma działać w czasie rzeczywistym, więc bez skanowania, przez 14 dni. I naturalnie w tym filmie będę porównywał ten system z tymi, które mamy obecnie dostępne w Polsce, czyli z systemem FreeStyle Libre, z systemami od Dexcom, czy z systemem Eversense E3. Więc 14 dni to jest tak samo, jak działa system FreeStyle Libre 2. Więc no długo, umówmy się. Jest to system real-time, więc bez skanowania, więc działa w taki sposób jak system Dexcom G6 czy system Dexcom One Plus, czy też system Eversense E3. Nie wymaga nakłuwania palców, czyli nie jest wymagana kalibracja, czyli tak jak w systemach Dexcom G6 i Dexcom One Plus i FreeStyle Libre. One też nie wymagają żadnej kalibracji, ale zobaczymy, czy jest możliwość wprowadzania kalibracji. No bo na przykład w Dexcomie mamy taką funkcję. No i też na opakowaniu jest napisane, że są alarmy o zbyt wysokim i zbyt niskim poziomie cukru. A jak to będzie wyglądało dalej, zobaczymy. Teraz założę ten sensor, uruchomimy go, zainstalujemy aplikację i zrobimy sobie taką improwizowaną recenzję. Moi drodzy, ale zanim przejdziemy dalej, to mam dla Was bardzo ważne ogłoszenie. Jak możecie wiedzieć, jakiś czas temu stworzyłem nową platformę edukacyjną z kursem wideo poświęconym cukrzycy typu pierwszego. Adres to kursnacukrzyce.pl. Znajdziecie tam m.in. kurs wideo, który jest podzielony w tej chwili na 8 modułów. W każdym module znajdziecie filmy na dany temat. Każdy moduł kończy się testem, który sprawdza przyswojenie przez Was wiedzy. Najnowszy moduł to moduł 8, gdzie znajdziecie filmy poświęcone aktywności fizycznej przy cukrzycy. Te filmy na Was czekają, możecie je oglądać w dowolnym momencie, dowolną ilość razy. Serdecznie zapraszam, dostęp dla Was jest w pełni bezpłatny, wystarczy tam założyć konto i zapisać się do newslettera. Na platformie, jak zobaczycie, rozwijane są również dwie osobne zakładki. Jest to technologia i materiały dodatkowe. W ramach zakładki Technologia sukcesywnie będą pojawiały się nowe filmy na temat sprzętu dla cukrzyków. Zajrzyjcie tam już teraz, ponieważ są pewne nowości. Tak wygląda kartonik.
trochę pognieciony, jeden i drugi był pognieciony mocno, ale no, umówmy się, przyjechał z dalekiego kraju. Znaczy ja się nie upewniałem w ogóle, czy to faktycznie była paczka z Chin, czy ona przyszła... Opakowanie bardzo, bardzo mocno przypomina mi to, co znajdziemy w pudełku z sensorem Freestyle Libre. Czyli mamy sensor zamknięty w takim pudełeczku jak jogurt, z takim, wiecie, wieczkiem do zdjęcia, plus dosyć fikuśny aplikator. No jakby ta dwuczęściowość bardzo mocno kojarzy się z systemem Freestyle Libre. Zobaczymy, jak będzie dalej, jaki system, ten, który znamy, będzie nam finalnie przypominał Sibionix GS1. No dobra, to co jest w opakowaniu, to jest kilka naprawdę ciekawych rzeczy. To jest tak jak mówiłem, jest aplikator, jest sensor tutaj szczelnie zamknięty z datą ważności. Tak, wszystko się zgadza. Data produkcji bardzo świeża, bo to powstało w marcu. Plus jest instrukcja obsługi, taka większa i skrócona. Plus jest jeszcze taki specjalny plaster. Czytałem wcześniej na ich stronie o tym plastrze, też jest to dość ciekawa rzecz. Zobaczymy, jak to się montuje, bo to wygląda naprawdę fajnie. I to jest nie tylko plaster, tylko on ma taką gumkę, taką jakby uszczelkę dookoła, więc to jest chyba też taki plaster, który utrzymuje sam sensor lepiej na skórze, a nie tylko go gdzieś tam osłania sam plaster, czyli też ma nam przytrzymać sensor. No zobaczymy. To zacznijmy sobie od instrukcji obsługi. Może zaraz, żebym czegoś czasami nie przeoczył. No dobra, chyba wszystko wiem, więc zacznę sobie od odkażenia oczywiście skóry, bo to jest warunek zakładania jakiegokolwiek przylepca. Odkażę sobie też tył ramienia, bok ramienia jest rekomendowany, więc sobie założę tak jak producent nakazuje, więc będzie to na ramieniu. No i tak, najpierw zdejmujemy to zabezpieczenie z sensora. Wciąż klimatem przypomina Freestyle Libre, naprawdę. Z aplikatora też musimy zdjąć takie zabezpieczenie. Ok, w środku jest coś, które ma pasować gdzieś tutaj. Takie jajowate są te kształty, więc fajnie to można sobie wpasować, bo w Libre na przykład jest to tak... Trzeba poszukać tych takich kreseczek, które tam oznaczają miejsce złączenia sensora z aplikatorem. Nie jest to jakieś trudne, rzecz jasna, ale no i tutaj chyba to jest fajniej trochę zrobione. Więc łączymy jedno z drugim. Cholera, nie wiem, czy tak trzeba, że tak głęboko to wchodzi. Okej, czyli trzeba włożyć jedno w drugie mocno. Coś kliknęło, jak włożyłem tak do oporu. Okej, najlepiej to na pewno zrobić na twardej powierzchni przy każdym sensorze. Więc łączę na twardej powierzchni. Teraz ostrożnie mam to wyjąć. Okej, i w środku widzimy nabity, że tak powiem, sensor. I to, co teraz musimy zrobić, według instrukcji, to zdjąć to tutaj zabezpieczenie. I to zabezpieczenie, to mi się kojarzy z Dexcomem G6. I teraz bardzo ostrożnie, żeby czasem nie przycisnąć tego przycisku do uwalniania sensora. Więc muszę przyłożyć sobie do skóry. No okej, tak głupio trochę złapałem, ale to wcisnę całą dłonią ten przycisk na sensorze. Nie poczułem nic, tylko takie uderzenie bez ukłucia w ogóle. Więc naprawdę, to jeżeli chodzi o bezbolesność, to tak, to jest bezbolesne absolutnie. Wbiło się, wygląda to chyba fajnie. Zaraz Wam pokażę z bliska. I to jest taki system, który w odróżnieniu od na przykład Dexcoma G6 czy systemu Eversense E3 składa się wyłącznie z jednego elementu, czyli zakładamy sensor, który ma już wbudowany transmitter albo transmitter, który ma już wbudowany sensor. Nieważne. Składa się z jednego elementu, więc do środka nie wkładamy żadnego dodatkowego urządzenia, tylko potrzebujemy jeszcze aplikacji w telefonie. Apka nazywa się Sibionix. Ok, udało mi się w końcu założyć konto. Muszę tutaj wprowadzić swój pseudonim. To wprowadzę pseudonim Maciej. Muszę wprowadzić również datę urodzenia. Wybiera się też jednostki. Można mieć w milimolach na litr albo w miligramach na decylitr. To jest fajne, bo gdybyśmy mieli tylko jedną jednostkę, to można by było tak... Mogliby nie trafić, jakbyśmy mieli milimole, bo nie każdy ich w Polsce używa. Można ustawić od razu przy zakładaniu konta naszą wartość docelową. Alarmy też można od razu ustawić. I teraz aplikacja prosi mnie o to, żebym zeskanował kod
żeby połączyć sensor. I każe mi przeskanować kod z opakowania. Skanuje się taki kod, który jest tutaj z boku na opakowaniu. To jest zwykły kod QR, tak, QR, tak jak na Dexcomie choćby się robi. Okej, okay, słuchajcie, udało mi się uruchomić sensor. Trwa teraz odliczanie. I co ważne, nie byłem tego pewien. Czas rozruchu tego sensora to jest tylko 60 minut, więc dokładnie tak jak jest w systemie Freestyle Libre 2, natomiast jest to o połowę krócej niż w Dexcom G6, za to dwa razy dłużej niż w Dexcom One Plus. Takie różnice, więc za godzinkę będę otrzymywał wyniki i wtedy do Was wracam. To teraz może skupmy się na tym, jak ten sensor wygląda. No jak widzicie, jest niewielki. Jest ciut, zobaczcie, w porównaniu z Dexcomem G6, to jest faktycznie trochę mniejszy i wygląda naprawdę fajnie, w ogóle na skórze nie przeszkadza. Sam sensor, ten plastik, przylega bardzo dobrze do tego plastra. Plaster jest niewielki, nie wystaje tak bardzo poza obwód tego sensora, więc ja na skórze oceniam to naprawdę fantastycznie. To jest bardzo małe i fajnie, że jest podłużne. Ja uważam, że jeżeli coś jest wzdłuż naszego ramienia, a nie na przykład nie jest okrągłe, to wiecie, łatwiej to, lepiej to się trzyma na skórze, trudniej jest to zerwać. Więc jeśli jest tak, to jest ok, bo jeśli byłoby okrągłe, tak jak na przykład jest Freestyle Libre 2, to tam z prawej i z lewej strony trochę może odstawać. Podobnie jest przy Dexcom One Plus. Tu jest to rozwiązane całkiem spoko. Trochę przywodzi mi na myśl, wiecie co? Jeśli jeszcze pamiętacie, nakładki Miao Miao 2. Wygląda to podobnie, tylko jakby było miniaturowe. Trochę mniejsze niż Miao Miao 2. Moi drodzy, myślałem, że będę od razu po rozgrzaniu się czujnika nagrywał ciąg dalszy tego filmu, jednak minęła cała doba. No i mogę coś więcej już powiedzieć na temat tego sensora GS1. I będę posługiwał się przy tym aplikacją, bo nie chcę, żeby mi coś umknęło, bo tak naprawdę ta aplikacja z tego wszystkiego tutaj jest najważniejsza na tym etapie, kiedy już założyłem sensor. Kiedy on się rozgrzał, to faktycznie miałem od razu pomiary i kontrolowałem dokładność tych pomiarów nie za pomocą glukometru, bo przy systemach CGM nie ma to zbyt wielkiego sensu. Natomiast porównywałem to z wynikami w systemie Dexcom G6, którego używam na co dzień. Także na jednym ramieniu mam Symbionix GS1, a na drugim mam Dexcom G6, więc na bieżąco mogłem sobie tutaj wyniki porównywać. I wyobraźcie sobie, że na samym początku, czyli wczoraj, zaraz po rozgrzaniu się tego sensora, wyniki pokrywały się niemal 1 do 1. Dla mnie Dexcom G6 jest bardzo dobrym wyznacznikiem dokładności, ponieważ ja temu systemowi, jak wiecie, ufam, używam go już od kilku ładnych lat i te wyniki u mnie zazwyczaj w tym systemie się pokrywają. Nie muszę go jakoś specjalnie często kalibrować. Po prostu na nim polegam, na wynikach z Dexcom G6 opiera się też działanie z systemu zamkniętej pętli, która mi sama dozuje insulinę w dużym stopniu, więc no jakby to porównanie dla mnie jest naprawdę bardzo wiarygodne. Więc tak jak mówię, na początku te wyniki były bardzo dokładne. Teraz jak widzicie jest mały rozjazd. Na Dexcomie mam 175 i strzałkę w prawo, natomiast na Symbionixie mam 190 i strzałkę w dół. Jestem bardzo niedługo po posiłku, stąd też taka wysoka glikemia, coś dzisiaj po prostu nie pykło. No ale widzicie, różnica teraz jest i ta różnica, która jest obecnie, to jest duża różnica w porównaniu do tego, co było przez ostatnie 24 godziny, bo wiecie, porównywałem sobie to w czasie rzeczywistym i ten wykres na ekranie rysował się niemal identyczny i wartości były naprawdę do siebie zbliżone. Jeśli chodzi o dokładność, to by było tyle. Po prostu uznaję, że ta dokładność jest naprawdę bardzo duża. System szybko reaguje na zmiany, zarówno w górę, jak i w dół. Nie reaguje zbyt mocno na wzięcie prysznica, tak jak czasami zdarza się przy niektórych systemach, przynajmniej u mnie. Przechodzimy teraz do tego, jak wygląda aplikacja. Może ona nie jest jakoś super czytelna, bo ma takie różne drobiazgi, jak teraz widzicie na ekranie. No i tak, od góry widzimy nazwę systemu, po prawej mamy historię alarmów, które tak naprawdę tutaj nic nie mam i jakby, nie wiem, z tego nie korzystałem, nie wiem do czego dokładnie to służy. Poniżej mamy numer sensora, poniżej mamy wynik,
czyli oczywiście jest aktualny poziom cukru w miligramach na decylitr i strzałka trendu. Jest też kolor, który oznacza, czy jesteśmy powyżej zakresu w zakresie, czy poniżej zakresu. I poniżej jest bardzo fajna rzecz, mianowicie informacja o tym, ile pozostało jeszcze dni do końca działania czujnika. I porównując to do innych sensorów, do innych systemów ciągłego monitorowania glikemii, to podobnie jest to zrobione w systemie Freestyle Libre, gdzie też na głównym ekranie mamy taki licznik, ile jeszcze do końca czasu sensora pozostało. W Dexcomie G6 zdaje się, że tego nie ma, w Dexcom One Plus jest coś takiego, ale musimy wejść w odpowiednią zakładkę, żeby to zobaczyć, więc nie ma tego na głównym ekranie. Po prawej stronie widzicie coś takiego jak ostatnia aktualizacja. I to się, ta data, ten czas odnosi się do ostatniego pomiaru poziomu cukru. Więc widzimy, kiedy była ostatnia wartość glikemii nowa. Tutaj w tym systemie mamy nowy wynik co 5 minut. Więc jak widzimy, tak jak teraz, że jest 16.01 ostatni wynik, a mamy na zegarku 16.06, to za chwilkę będzie nowy pomiar glikemii, który tutaj teraz zobaczycie, że tak powiem, nagrany na żywo na tym filmie. Poniżej mamy oczywiście wykres glikemii z ostatnich godzin i takie szybkie przeskakiwanie między widokiem między 3 godzinami, 6, 12 i 24, żeby sobie po prostu móc inaczej na ten poziom cukru spojrzeć. Jest też na ekranie taka ikonka, która oznacza wprowadzoną glukozę z krwi. I tak naprawdę nie mierzyłem poziomu cukru z glukometru, po prostu chciałem to wpisać. Robi się to dodając plusem tutaj na dole ekranu. Wpisałem po prostu glukozę z krwi, bo chciałem zobaczyć, czy to będzie potraktowane jako kalibracja systemu, bo nigdzie nie jest napisane, że można ten system kalibrować tak, jak możemy to robić w Dexcom One Plus, czy też w Dexcom G6. Kiedy wynik byłby niedokładny z tego sensora, moglibyśmy coś takiego wprowadzić. Ale nie ma chyba w ogóle opcji kalibracji, więc jest to zrobione dokładnie tak, jak w systemie Freestyle Libre. Czyli nie mamy możliwości wprowadzania kalibracji i system jest wcześniej już skalibrowany. Co tutaj jeszcze mamy? Jest też taka ikonka poniżej tego wykresu, która obraca nam bardzo szybko ekran do pozycji horyzontalnej. Dalej tutaj na dole możemy przejść do raportów. Mamy osobno raporty dzienne i tutaj widzicie, że na górze można sobie przeskakiwać, jak było wczoraj, jak było dzisiaj. No i co mamy na głównym ekranie? Średnią wartość glukozy, poniżej czas w zakresie dla wartości wcześniej ustalonej, czyli 70 do 180. To wyrażone jest w procentach. Poniżej mamy takie wartości jak TAR i TBR, czyli czas ponad normą i czas poniżej normy, a na dole jest jeszcze wykres z tendencją dzienną, więc tutaj prawdopodobnie tak mi się wydaje, że przy dłuższym stosowaniu tego systemu zacznie być budowana jakaś taka informacja o aktualnych tendencjach w skali doby. Tak mi się wydaje, że to coś takiego będzie. No i tu jedyne, co możemy robić, no to przeskakiwać sobie po dniach. Tutaj nic się więcej nie dzieje. Natomiast po prawej mamy pełny raport AGP. I tutaj również możemy przeskakiwać sobie między 7 dniami, 14, 30, 90 i możemy też swój własny ustalić, co myślę, że jest bardzo fajne. No zostańmy przy tych 7, bo używam tylko jedną dobę tego sensora, więc tu wyników nie będzie zbyt dużo. To, co tutaj widzimy, to jest średnia wartość glukozy, jest też GMI, czyli tak naprawdę przewidywany poziom hemoglobiny glikowanej, no i dalej też mamy czas w zakresie. Te raporty tak naprawdę są porównywalne z tym, co jest dostępne w innych systemach dostępnych w Polsce, czyli Libre, czy Dexcom, czy też Eversense, więc tu nie ma jakichś większych niespodzianek, no ale fajnie, że taki raport jest w apce. No i ostatnia rzecz, która tutaj może Was zainteresować, bo tu właściwie tu nic nie ma, to tak, nie znalazłem możliwości połączenia tej aplikacji z zegarkiem Apple Watch. Jest coś takiego jak SeaWatch, ale ja wpisałem w Google, co to jest i w ogóle nic nie wyskakuje. Wyskoczył jakiś sportowiec, nazwisko sportowca, chyba też z Chin. I nic poza tym, więc chyba nie da się mieć wyników w tej chwili na smartwatchu. Natomiast można udostępniać wyniki. I to jest ciekawe, bo jeżeli wejdziemy w profil, to musimy kliknąć widok zdalny. I tutaj jest opcja rodzina i znajomi, więc zgaduję, że w ten sposób możemy w czasie rzeczywistym komuś udostępniać wyniki. I teraz tak,
Okazuje się, że są już rozwiązania, które dostępne są na telefony z systemem Android, które umożliwiają przedłużenie czasu działania tego sensora nawet do 24 dni. Tak znalazłem na forum w internecie. Więc z 14 robi nam się 24. Podobnie jak kiedyś była aplikacja do przedłużania czasu działania sensora FreeStyle Libre w wersji pierwszej. No i co jeszcze bardzo ciekawe, podobno da się ten system włączyć również w system zamkniętej pętli Android APS, czyli ten system znany jako Do It Yourself, czyli źródłem informacji o glukozie może być właśnie system Cibionics GS1, ale to już są takie zawiłości techniczne, w których ja mocny się zbyt nie czuję. Bazuję na tym, co mi powiedziano, co mi powiedziały mądrzejsze osoby oraz to, co znalazłem na forum. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, ile taki sensor kosztuje. Można kupić takie większe i mniejsze paczki tych sensorów i największa paczka to jest 7 sztuk. I liczyłem, że przy tym wariancie, kiedy naraz kupujemy 7 sztuk, czyli to jest 3,5 miesiąca, to zapłacimy mniej więcej za jedną sztukę 250 zł. Więc porównując do cen innych systemów, pojedynczych sensorów, tych, które są dostępne w Polsce, no to ta cena nie jest konkurencyjna, więc raczej nie opłaca się nikomu zamawiać z Chin, gdzieś tam z AliExpress, czy też z oficjalnego sklepu Cibionics tych sensorów. Może cena się zmieni, kiedy wejdzie ten system do Polski albo w ogóle do Europy, no a na pewno zmieni się, kiedy będzie objęty może kiedyś refundacją, częściową refundacją, tak jak wiele innych systemów w Polsce. Więc w tej chwili myślę, że możemy sobie taki system po prostu potraktować jako ciekawostkę, która wygląda i działa całkiem zacnie. Dla nas osób z cukrzycą niezwykle ważne jest to, żeby system był dokładny. Jeżeli jest dokładny, to możemy się takim systemem zainteresować. To, co moim zdaniem jest zaletą Cibionics, ja nie mówię, że to jest coś, co wyróżnia go na tle innych systemów, to jest to, że generalnie to jest bardzo prosty system, jest niezwykle intuicyjny, zakłada się go na pewno bardzo szybko, ma świetną, bardzo czytelną i szybko działającą aplikację, dostępną zarówno na telefony z systemem Android, jak i na iPhony, no to jest na pewno dobre rozwiązanie. Dużym plusem jest też to, że jest to system złożony tylko z jednego elementu, więc tak jak przykładowo w systemie FreeStyle Libre czy w systemie Dexcom One Plus mamy jeden element, czyli sensor złączony już fabrycznie z transmitterem, wcześniej skalibrowany. To jest fajne rozwiązanie, to upraszcza znacząco system. Także moja ocena jest generalnie na plus, fajny system, spoko to wygląda. Oj, to nie ten telefon. Spoko to całkiem wygląda, uważam, że ten system może naprawdę, jeśli będzie się rozwijał, może zawojować świat i tak stawiam, że za niedługo tak naprawdę dotrze do Polski i umówmy się, ten system może trochę na polskim rynku namieszać, bo jest to coś, co może konkurować z tymi systemami, które już znamy. Moi drodzy, jeżeli macie jakieś pytania na temat Cibionics GS1 albo macie swoje doświadczenia, chcecie się czymś podzielić, ten system Was wkurzył albo odwrotnie, bardzo Wam się podobał, byliście gdzieś tam zaskoczeni jego jakością, to tak jak ja, to możecie dać znać w komentarzu i oczywiście zostawić łapkę w górę pod tym filmem. Z mojej strony to już będzie na dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło i życzę Wam jak zawsze jak najwięcej czasu w zakresie i dobrych cukrów. Cześć!